10 ukraińskich terrorystów. Stepan Fedak, ukraiński wojskowy, wykonawca nieudanego zamachu na Józefa Piłsudskiego. Jako członek UWO 25 września 1921 roku dokonał we Lwowie nieudanego zamachu na marszałka Piłsudskiego i wojewodę Kazimierza Grabowskiego. Został schwytany i skazany na 6 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa. 4 stycznia 1923 roku zostali oni zwolnieni z lwowskiego więzienia przy ulicy Batorego za kaucją. Wszyscy skazani, z wyjątkiem Fedaka. Według wspomnień żony marszałka, Piłsudski skutecznie zabiegał o łagodny wymiar kary dla zamachowca. Fedak nie odbył całej kary, zwolniony na skutek amnestii, wyjechał do Niemiec. Pod koniec II wojny światowej zaginął bez śladu w Berlinie. Mykoła Webet, ukraiński działacz nacjonalistyczny, pierwszy szef służby bezpieki, pełniący obowiązki prowidnyka OUNB, jeden z organizatorów zamachu na ministra Bronisława Pierackiego. Po zamachu uciekł przez wolne miasto Gdańsk do Niemiec, aresztowany po zejściu ze statku w Szczecinie i wydany władzom polskim na osobiste polecenie kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera, bez formalnego wniosku złożonego ze strony polskiej. Przewieziono go specjalnym samolotem do Warszawy. Po rozpoczętym 18 listopada 1935 roku procesie Webet obok Stepana Bandery wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 stycznia 1936 roku został skazany na karę śmierci, którą na mocy amnestii zamieniono na karę dożywotniego pozbawienia wolności oraz na utratę praw publicznych i obywatelskich honorowych na zawsze. Jarosław Karpyneć, działacz organizacji ukraińskich nacjonalistów, pirotechnik, wytwórca bomb i granatów używanych w zamachach OUN. Studiował chemię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1931 roku przez kilka kolejnych lat Karpyneć wraz z Mykoła Kłymyszynem utrzymywał kontakty z ukraińskim podziemiem nacjonalistycznym w Czechosłowacji i przemycał masowo z tego kraju przy współpracy z nim nielegalne i zakazane na terenie Polski wydawnictwa, m.in. nacjonalistyczne czasopisma Surmę i ukraiński Hołos. Bomby jego produkcji próbował użyć m.in. Chrychory i Maciejko, zamachu na ministra Pirackiego. Za udział w przygotowaniu zamachu został skazany na karę śmierci, zamieniono później na moc amnestii na dożywocie. Wydostał się na wolność we wrześniu 1939 roku i zginął w walce z wojskami radzieckimi. Zenon Kossak, ukraiński nacjonalista, pełnił m.in. funkcję referenta organizacyjnego Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz powiatowego przewodniczącego organizacji w Drohobyczu. Był jednym z organizatorów akcji w Borysławiu, Truskowcu i Grudku. W 1932 roku był aresztowany i sądzony w związku z zabójstwem Tadeusza Hołówki, otrzymując w 1934 roku wyrok 8 lat więzienia. Po amnestii w 1938 roku udał się na Ukrainę Karpacką, gdzie w marcu 1939 roku otrzymał stanowisko zastępcy szefa Sztabu Sił Zbrojnych Ukrainy Karpackiej. Po wkroczeniu wojsk węgierskich na terytorium Karpato-Ukrainy został wzięty do niewoli i rozstrzelany. Roman Szuchewicz, ukraiński działacz nacjonalistyczny, działacz ukraińskiej organizacji wojskowej. Jako główny dowódca UPA ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zaakceptowanie rzezi wołyńskiej jako taktyki UPA przeciwko Polakom i przeprowadzenie ludobójczej czystki etnicznej w Małopolsce Wschodniej na polskiej ludności cywilnej, których ofiarą padło około 100 tysięcy osób, z czego na Wołyniu zginęło 60 tysięcy Polaków, w Małopolsce Wschodniej 25 albo nawet 40 tysięcy, zaś na ziemiach współczesnej Polski 8 tysięcy Polaków. W październiku 2007 roku został pośmiertnie nagrodzony tytułem Bohatera Ukrainy przez prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę. Iwan Gabrusewicz, ukraiński działacz nacjonalistyczny, był synem księdza grecko-katolickiego. W młodości działał w lwowskim oddziale SUMN, należąc do bliskich współpracowników Stepana Ochrymowicza. Od 1928 roku kierownik struktur junactwa. W 1932 roku ukończył filozofię na Uniwersytecie Lwowskim i wyjechał za granicę. Przebywając na emigracji, został referentem szkolenia ideologicznego PUN. W czasie rozłamu w organizacji ukraińskich nacjonalistów opowiedział się po
stronie Bandery. Był jednym ze zleceniodawców zamachu na Tadeusza Hołówkę. We wrześniu 1941 roku został aresztowany przez Gestapo i więziony do stycznia 1942 roku w Berlinie, a potem wywieziony do obozu koncentracyjnego, gdzie zmarł. Wasyl Biłas, ukraiński nacjonalista, zamachowiec, pracował jako sprzedawca. Członek ukraińskiej organizacji wojskowej oraz organizacji ukraińskich nacjonalistów. Był uczestnikiem zamachu na Tadeusza Hołówkę. Został skazany na karę śmierci za uczestnictwo w tym zamachu oraz akcje ekspropriacyjne na urząd pocztowy oraz urząd skarbowy w Grodku Jagiellońskim razem ze swoim wujem Dmitrem Danyłyszynem. Wyrok wykonano. Dmytro Danyłyszyn. Ukraiński działacz nacjonalistyczny, terrorysta. Ukończył 3 klasy szkoły ludowej. Pracował jako szewc, członek ukraińskiej organizacji wojskowej oraz organizacji ukraińskich nacjonalistów. Był uczestnikiem zamachu na Tadeusza Hołówkę. Został skazany na karę śmierci za uczestnictwo w tym zamachu. Wyrok wykonano. Często wspominam tutaj o zamachu na Tadeusza Hołówkę. Otóż Tadeusz Hołówko to polski polityk, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, publicysta i działacz ruchu prometejskiego. Został zamordowany na dzień przed planowanym odjazdem z pobytu wypoczynkowego w sobotę 29 sierpnia 1931 roku. Zbrodni dokonało 2 wcześniej wymienionych sprawców na zlecenie innych działaczy ukraińskich. Ciało Tadeusza Hołówki zostało 6-krotnie ugodzone pociskami z broni krótkiej. Śmierć Hołówki wywołała szok społeczny. Została potępiona przez społeczność polską i ukraińską i odbiła się echem za granicą. Eksportacja zwłok Tadeusza Hołówki z Truskawca, gdzie doszło do zamachu, odbyła się przy udziale licznej miejscowej ludności. Po przewiezieniu ciała z Lwowa do Warszawy 1 września 1931 roku Tadeusz Hołówko został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Warszawie. Jego imieniem nazwano Akademicki Oddział Związku Strzeleckiego w Warszawie. Maria Nikiforowa, ukraińska anarchistka, rewolucjonistka oraz oficer francuskich wojsk lądowych. Była znaczącą postacią podczas powstania machnowskiego na Ukrainie w okresie rosyjskiej wojny domowej. Znana również pod pseudonimem Marusia. Marusia brała udział w kilku głośnych akcjach ugrupowania. Jednym z nich było podłożenie bomby w pociągu pasażerskim, którego pasażerowie w większości stanowili przedstawicieli zamożnej klasy. Nikt wówczas nie został ranny. Przy kolejnym ataku bomba zabiła kierownika fabryki, co spowodowało jej zamknięcie na dłuższy czas. Natomiast w czasie ataku na biuro handlowe fabryki maszyn rolniczych w Aleksandrowsku zabito kasjera i strażnika oraz skradziono 17 tysięcy rubli. Kiedy przybyła policja, Maria próbowała popełnić samobójstwo, odpalając bombę, ta jednak nie wybuchła i młoda anarchistka została aresztowana. Hrihori Maciejko, działacz organizacji ukraińskich nacjonalistów, zabójca ministra Bronisława Pierackiego. W 1934 roku z rozkazu prowidnyka krajowego OUN na Polskę, Stepana Bandery, został wyznaczony do dokonania zamachu na ministra spraw wewnętrznych II Rzeczypospolitej Bronisława Pierackiego. W tym celu przybył do Warszawy i pod fałszywą tożsamością, jaką Włodzimierz Olszewski, przez pewien czas obserwował tryb życia Pierackiego. Po dokonaniu zamachu 15 czerwca 1934 roku zbiegł z miejsca zdarzenia. Przez pewien czas przebywał we Lwowie, po czym zbiegł za granicę, najpierw do Czechosłowacji, a potem do Argentyny, gdzie żył pod przybraną tożsamością jako Petr Knysz. Zmarł w 1966 roku w Buenos Aires. Decyzją Rady Miejskiej w Konotopie w obwodzie sumskim, podjęta na posiedzeniu 1 grudnia 2015 roku, decyzja stanowiła, że jedna z ulic miasta będzie nosić imię Hrihoria Maciejki. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, co myślicie o tych terrorystach. Oczywiście zaznaczam, każde państwo miało swoich terrorystów, również Polska, i możecie o nich posłuchać na kanale Światowa Historia. Ale co myślicie o działalności właśnie tych ukraińskich? Dajcie znać w komentarzu, napiszcie, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje 2 pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!